W 2008 roku telewizja TVS nadała pierwszy sygnał. Mija dokładnie 15 lat, odkąd gościmy w Państwa domach. Podążając za postępem technologicznym, uruchomiliśmy zupełnie nowe, wirtualne studio. Nowoczesna technologia to ogrom możliwości, których efekty sukcesywnie będziemy prezentować na wizji. Pierwsze z nich zaprezentowano dziś podczas oficjalnego otwarcia studia. Studio ma łączyć i telewizję TVS z Wydziałem Graficznym Akademii Śląskiej. My na tym nowoczesnym studiu chcemy tworzyć filmy, grafiki i otworzyć w zasadzie naszej młodzieży zupełnie nową ścieżkę nauczania graficznego. Nie zauważa się tutaj, że to jest robione wszystko w studio, dlatego że w tej wirtualnej rzeczywistości człowiek się porusza, pozostają cienie, tak jakby to rzeczywiście była jakaś rzeczywistość naturalna. Marzyliśmy cały czas o wejściu jeszcze jeden poziom wyżej. Starania takie czyniłam już 8 lat temu. Napisaliśmy pierwszy wniosek. Wtedy niestety nie został pozytywnie oceniony. W 2020 roku pojawiła się kolejna właśnie taka okoliczność, gdzie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpisało konkurs, pojawiły się pieniądze z Funduszu Rozwoju Regionalnego i stwierdziliśmy, musimy to wygrać. Byliśmy też bardziej doświadczeni, mieliśmy większą wiedzę już realizacyjną, stąd bardzo dobrze przygotowaliśmy się do tego projektu. Praktycznie cała załoga była postawiona w gotowości. Wszyscy przyczynili się do tego, że powstał właśnie ten projekt. Dzięki systemowi Unreal 5.1 jesteśmy w stanie sobie wykreować fotorealistyczne sceny. I tak naprawdę to już nie są plansze, tylko to są już całe wielkie sceny, które jesteśmy w stanie zaprogramować. Tak? W telewizji jest gra światła, jest gra ładnych obiektów. Tworzymy sobie te sceny, wymyślamy i je przekładamy na realistykę. I tak naprawdę wszystko to, co jesteśmy w stanie wytworzyć graficznie, jesteśmy w stanie to zrobić. Tak? Dzięki temu systemowi, dzięki połączeniu świata gier komputerowych z telewizją, jesteśmy w stanie wytworzyć praktycznie każdą naszą wyobraźnię, którą sobie wykreujemy. Już nie problem jest stworzyć świat wirtualny, tylko jest teraz pytanie, jakby my stawiamy pytanie, co w nim chcemy pokazać, bo odbudowanie rzeczywistości w świecie wirtualnym już jest bardzo proste, znaczy to już naprawdę zaciera się granica i my nie widzimy, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, tylko jest kwestia, w jaki sposób przede wszystkim ma się postać, ma się pojawić w tej sieci wirtualnym. Jak patrzy się na programy telewizyjne, to się i patrzy się na filmy fabularne, to się wydaje, oj, jakie to niesamowite scenografie trzeba było stworzyć do danego programu. A tu się okazuje, że tak naprawdę to czasami zielona przestrzeń wystarczy, żeby stworzyć smoki, zamki, pałace, miasta. Do promocji miast ten instrument jest bardzo istotny i myślę, że będzie do wykorzystania przez wszystkie miasta i metropolie. Ważna dla nas jest taka promocja inwestycyjnych terenów. Wydaje się, że dzięki takiemu studiu będzie można zainscenizować, wizualizować pewne inwestycje, które mogłyby powstać w pewnych regionach miasta czy dzielnicach. Będzie dużo łatwiej pokazywać inwestorom wizję taką przyszłości miasta, jak ono może wyglądać. Wirtualne studio to ponad 200 metrów kwadratowych. Kosztowało około 800 tysięcy złotych. Za najnowsze rozwiązania technologiczne i tym samym możliwości studia odpowiada BMX Media.